Cześć, witam Was serdecznie. Bartek Korsak z tej strony, firma Centrum Szkoleń. Dzisiaj w filmiku pokażę Wam diagramy udźwigu przy wózkach jezdniowych ze zmienną fazą wysięgu. Te diagramy to część egzaminu teoretycznego. Sprawia Wam to największe problemy, także teraz ruszamy z takim cyklem. Każde urządzenie i każdy diagram będziemy omawiać osobno, żebyście dokładnie wiedzieli, jak zdać ten egzamin Urzędu Dozoru Technicznego. Staramy się, żebyście nie uczyli się rozwiązać każdego konkretnie, tylko chcemy Wam wypracować Was takie schematy, żebyście każdy diagram mogli sobie policzyć samemu. I to jest takie główne założenie, że będziemy je omawiać, ale też robimy to w taką stronę, żebyście wiedzieli na każdym innym diagramie, jak zrobić to poprawnie. O diagramach opowie Wam Kacper, nasz najlepszy specjalista od diagramów. Zbiera bardzo dużo wyświetleń, super to robi, także lecimy do studia. Pytanie 217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A. Z prawej strony mamy wymiary palety, i mam zaznaczone, że wjeżdżamy od strony A. W takim przypadku widły wchodzą nam w ten sposób, więc interesuje nas długość tego boku. Długość tego boku jest podana, że wynosi 800 mm. Musimy sobie wyznaczyć środek ciężkości. Aby wyznaczyć środek ciężkości, trzeba tą liczbę podzielić przez 2, co da nam środek 400. Czyli wiem, że wjeżdżając od strony A, nasza paleta będzie miała środek ciężkości wynoszący 400 mm. Teraz gdzie ten środek ciężkości jest tu na diagramie? Środek jest podany tutaj. Nie ma środka ciężkości 400, więc co musimy zrobić? Musimy zawyżyć do pierwszej możliwej wartości. Nasza pierwsza możliwa wartość to wartość 500. I teraz patrząc sobie na kolumnę 500, interesują nas wartości podane w tej kolumnie. Tutaj to obok nas nie interesuje. I to w środku, co mamy w środku, to są kilogramy. Natomiast tutaj po lewej stronie, czyli to jest nasza wysokość. I teraz jak to czytamy? Pierwsza wartość, czyli to 1200, to są nasze kilogramy. 1200 kg podniesiemy maksymalnie na 3100 mm. Następnie 950 kg podniesiemy na 4030, a 700 kg podniesiemy na 4836. I teraz ile będzie ważyć nasza paleta? Nasza paleta waży 400 kg. No to patrzymy, czy dla pierwszej wartości podniesiemy. Pierwsza wartość to jest 1200, także 400 kg tutaj podniesiemy. Patrzymy wyżej. Dlaczego patrzymy wyżej? Dlatego, że w tych pytaniach zawsze będą nas pytali o określenie maksymalnej wysokości czy maksymalnego udźwigu. Dla pierwszej wartości 400 kg podniesiemy, dla drugiej wartości również 400 kg podniesiemy i dla trzeciej wartości również podniesiemy 400 kg, czyli naszą paletę maksymalnie podniosę na 4836 mm. W takim przypadku, w tym zadaniu jest to nasza odpowiedź A. Zadanie 218. W oparciu o przedstawiony diagram mamy określić znowu maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego tym razem od strony B. Wjeżdżamy sobie od strony B, widły wchodzą w ten sposób, także będzie nas interesowała wartość długości tego boku. Jest ona podana, że to jest 1300 mm. 1300, jeżeli podzielimy sobie na 2, da nam 650 mm. I teraz wiemy, że nasz środek ciężkości to jest 650. I co mamy tutaj na naszym diagramie? Mamy podany środek 600 i 700. Nasz wynosi 650. Co musimy zrobić? Musimy zawyżyć i w tym przypadku spojrzeć na środek 700. Jeżeli nasz środek będzie wynosił więcej niż 600, a nie będzie 650 podanego czy innego, to musimy zawyżyć do następnej wyższej wartości, czyli w tym przypadku 700. Jakby środek w tym przypadku wyszedł 601, również patrzymy na 700. Czyli tak, wiemy, że już patrzymy sobie na środek ciężkości 700. Interesują nas wartości z tej kolumny. I znowu, ile waży nasza paleta? 400 kg. Czy dla pierwszej wartości podniosę 400 kg? Tak. Czy dla drugiej wartości podniosę 400 kg? Tak. Dla trzeciej już nie, będzie mi brakowało 200 kg. Czyli maksymalnie podniosę ją na środkową wartość,
a środkowa wartość wysokości wynosi 4030 mm, czyli jest to odpowiedź C. 225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 metrów. I mamy taki oto diagram. Pytają nas o wysokość wózka na wysokości 6 metrów. Tutaj mamy 6 metrów. No i to jest to bardzo prosty diagram. Trzeba sobie po prostu polecieć taką linią. I teraz nasza czerwona linia przecina poziomą czarną w tym punkcie. Wiemy, że ta pozioma linia tutaj będzie wynosiła, czyli to jest tutaj ta linia, ona będzie wynosiła 1000, właściwie tu na tej wysokości będzie 1500 kg. Ta nasza czerwona przebija tutaj te 1500 kg i tak naprawdę według diagramu udźwigu powinna być tu jakaś wartość 1550 kg udźwigu. Wiemy, że ta wynosi 1700, ta linia wynosi 1500, więc ta środkowa będzie wynosiła 1600, a nasza czarna jest między 1600 a 1550, także powinno tu być 1000, znaczy nasza czarna jest między 1600 a 1500 po środku, czyli wynosi 1550. Natomiast w odpowiedziach nie ma w wyniku 1550, no i w tym przypadku musimy zaniżyć i zaznaczyć 1500. Bardzo podobne pytanie, 226, tylko pytają nas tutaj o udźwig wózka na wysokości 6,7 metra. 6,7 metra jest to druga wartość od dołu, więc zaznaczę sobie tą linię drugą od dołu, kończy się ona tutaj i widzimy, że ta linia jest między wartościami 1100 a 1000 kg, co powinno nam dać jakieś 1050 kg udźwigu, ale w tym przypadku również nie ma takiej odpowiedzi, więc zaniżamy i wybieramy tutaj 1000 kg. Będzie to prawidłowa odpowiedź. Pytanie 228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 2 m na 2 m. Co to znaczy, że paleta ma wymiary podstawy 2 m na 2 m? To znaczy, że ta paleta jest kwadratem. Nie ma tutaj znaczenia, od jakiej strony wjedziemy, czy to będzie strona A czy B, bo tak naprawdę z każdej strony ta paleta ma taką samą długość. Długość boku palety wynosi 2000 mm. Oczywiście, jeżeli podzielimy to na 2, da nam to 1000 mm długości, czyli to 1000 to będzie nasz środek ciężkości. I mamy teraz taki diagram udźwigu. Czy mamy środek ciężkości 1000? Tak, mamy środek ciężkości 1000. Lecimy sobie tym środkiem ciężkości aż tutaj do naszej linii. Ta czerwona linia oznacza nam 4 metry masztu. Co to oznacza? To znaczy, że podniesiemy każdy punkt, który znajdowałby się pod tą linią. Wyżej nie da rady, ponieważ jest to linia maksymalnego podniesienia ładunku. Nie da się podnieść ponad tą linię, więc dojeżdżamy sobie do tej linii. I jeżeli byśmy sobie tutaj poprowadzili, to pokaże nam 3500 jest to kilogramów, czyli przy środku ciężkości 1000 możemy podnieść maksymalnie 3500 kilogramów, czyli będzie to odpowiedź B. Uff, było ciężko. Tak jak widzicie, te diagramy to nie jest łatwa sprawa. Myślę, że te, które opracowaliśmy, wyjaśniliśmy w 100%. Teraz co jakiś czas będziemy kolejne diagramy wrzucać, żeby dokładnie Was przygotować na egzamin Urzędu Dozoru Technicznego. Kaspi, dzięki wielkie za to, że nam pomogłeś, że omówiłeś te diagramy w tak fajny i przejrzysty sposób. Jeżeli Wam film się podobał, zapraszamy na kolejne, bądź na diagramy, bądź też inne zagadnienia, które pojawiają się na naszym kanale. Dziękuję, że z nami byłeś. Obserwuj nasze kanały. Bartek Korsak, Centrum Szkoleń. Pozdrawiam.